Ani, nie wiem, czy się już zaczęło. Tu mi się pokazuje. Okej. Witajcie, słuchajcie. To jest tradycyjnie live z zaskoczenia, bo takie najlepiej, że tak powiem, najlepiej mi to wychodzi. Cały czas, w ogóle dzień dobry, pozdrawiam was wszystkich. Witam, mam nadzieję, że się macie dzisiaj dobrze. Cały czas, słuchajcie, od czasu ostatniego live'a miałam z tyłu głowy, że jestem wam winna dalszy ciąg, bo go tam w trakcie tego live'a na temat narcyzmu i empatii się zadeklarowałam, że taki dalszy ciąg powstanie. Niestety tak to u mnie w ostatnim czasie, w tym roku jest, że po prostu wszystko zajmuje mi więcej czasu, więc stwierdziłam, że dzisiaj, po prostu dzisiaj jest ten dzień, kiedy dorzucę jeszcze różne informacje dotyczące właśnie bycia takim wtórnym narcyzem. Tak jak ja mówiłam na ostatnim live'ie, że jakby istnieją dwa rodzaje narcyzmu, taki można powiedzieć narcyzm wrodzony, który jest związany z po prostu jakby z wrodzonym brakiem neuronów lustrzanych. I co za tym idzie, jakby to skutkuje deficytami albo całkowitym brakiem nawet empatii. I ten drugi taki nabyty w wyniku wychowywania, czyli jeżeli osoba, dziecko, które rodzi się i jest empatyczne i ma te neurony lustrzane, ale jest wychowywane w środowisku toksycznym, w środowisku dysfunkcyjnym, tudzież przez właśnie osoby narcystyczne, to niestety skutkuje to tym, że jakby cierpimy na coś, co jest jakby takim narcyzmem wtórnym, tak? My nie jesteśmy prawdziwymi narcyzami, mamy empatię, natomiast ponieważ istnieje bardzo duży wpływ na nas, tak, poprzez środowisko, które nas kształtuje. W związku z tym my sobie po prostu bardzo dużo emocji, które odczuwamy, chowamy sobie właśnie najczęściej do ciała. I jakby tutaj chciałam podrzucać takie różne informacje dzisiaj. Nie wiem, czy pamiętacie, czy jakby, bo być może część z was nie widziała tamtego live'a. On jest wrzucony na mojego YouTube'a, na YouTube ma tytuł Zdrowa Dusza i tam go możecie poszukać, albo tutaj na grupie, w zakładce wideo możecie go znaleźć, też nagranie z tamtego poprzedniego live'a w tym temacie. Więc ja w tamtym live'ie mówiłam, że jakby nasze neurony lustrzane pozostają jakby aktywne, aktywują się nie tylko jakby kiedy obserwujemy mowę ciała drugiej osoby, czyli jeżeli ona wykonuje jakąś czynność, to neurony, jakby jeżeli patrzymy na kogoś, kto wykonuje jakąś czynność, to tej osobie wykonującą daną czynność aktywują się pewne ośrodki w mózgu, ale kiedy osoba empatyczna, osoba posiadająca neurony lustrzane, przygląda się osobie, która wykonuje jakąś złożoną czynność, to również jakby w mózgu tej osoby, która jest obserwatorem, aktywują się te same obszary, tak? Ale nie tylko jakby obserwując, kiedy ktoś wykonuje jakąś czynność, ale również kiedy obserwujemy reakcje emocjonalne danej osoby, czyli jakby może być empatię robi się, jakby on nie ma na to wpływu, że jemu robi się smutno, kiedy widzi smucącą się osobę, on nie ma na to wpływu, że on się złości, kiedy ktoś odczuwa złość, albo paradoksalnie właśnie, kiedy osoba powinna tę złość przeżywać, ale ona ją tłumi. Ona ma tą złość w środku, ale jej nie pokazuje, bo właśnie ją sobie tłumi, ale empatyczna osoba odczuwa czasami tę złość, można powiedzieć, ona nie dokonuje odczytu jakby z tego, co deklaratywnie ta osoba mówi, tak, że jestem zła, tylko z tego, co dzieje się w tym momencie w jej mózgu, bo wiecie, kiedy jakby dotyka nas jakaś sytuacja, która nas złości, my możemy tej złości nie okazać. Mało tego, my możemy nie mieć do końca kontaktu z tym, że jesteśmy źli, natomiast jakby ośrodki w naszym mózgu i tak się uruchamiają. W związku z tym, jeżeli empatyczna osoba jest w kontakcie z kimś, kto tłumi swoje emocje, to ona, można powiedzieć, przeżywa je, mimo to, że tamta osoba jakby nic po sobie nie pokazuje.
Więc jakby czasami tak bywa. Ja o tym mówiłam w swoim kursie o emocjach, jakby w wielu miejscach, ale wiem, że to te rzeczy wszystkie trzeba powtarzać, że czasami jakby empatyczna osoba może zostać takim, jak ja to nazywam, najsłabszym ogniwem w rodzinie, że wszyscy sobie tłumią jakąś emocję, a tą osobę po prostu jakby rozrywa na strzępy, bo ona to wszystko odczuwa i przeżywa tak jakby za nich, tak? Czy może być tak ze smutkiem, czy z lękami, tak? Jeżeli dziecko empatyczne wychowuje się w rodzinie, gdzie wszyscy są wystraszeni, ale trzymają taką jakby gardę, trzymają taką maskę na zewnątrz, że damy sobie radę, nic się złego nie dzieje, jesteśmy niepokonani, wiecie, nie? Dzielne dziewczynki nie płaczą. Jeżeli jest na przykład dużo tłumionego lęku, to taki mały empata w takiej rodzinie no, ma przegwizdane, bo on po prostu jest najbardziej przestraszoną osobą i wszyscy mu mówią, ej, co się boisz, my się nie boimy, ale ta osoba, jakby ta jedna osoba boi się za tę całą resztę. Więc jakby empatia jest nam przede wszystkim potrzebna do bycia w relacjach, tak? Wiadomo, że są też relacje, jakby ja tu podkreślam, tak, różnicę między empatią a wrażliwością, bo to jest też taki jeden z mitów, które bardzo mocno funkcjonują jakby w tej przestrzeni, jakby takiej, jak my mówimy, tak? My często jakby używamy wobec siebie takiego zwrotu, bo jestem taka empatyczna, tak? I jakby to, ten zwrot przykrywa na przykład to, że ktoś chce zawsze mieć kontrolę i chce jakby gasić cudze pożary, tak? I taka osoba się nazywa empatyczną, ale za tym w ogóle może nie stać empatia, tak? Więc ja myślę, że tutaj warto jest to podkreślać, że ktoś może być wrażliwy. Jest cała masa bardzo uzdolnionych, bardzo wrażliwych na sztukę, na różne rzeczy. Narcyzów, ja podawałam przykład Woody'ego Allena, tak? który kręci filmy, który jest po prostu no, bardzo znany na świecie, a równocześnie nie ma empatii, tak? Co ukazał dokument na temat właśnie tego, co zrobił swojej córce, dwóm właściwie córkom, żonie i jakby i całej rodzinie. Więc jakby też to, no, taki przykład jakby z mojego domu, tak? Ja miałam matkę, która była poetką, pisała wiersze, a po prostu nie posiadała empatii, tak? Posiadała dużą wrażliwość jakby w obszarze twórczości, nie w relacjach z ludźmi, natomiast nie była to empatia, tak? Więc jakby będę to podkreślać, bo myślę, że to jest ważne, bo to jakby może być, że ten mit jest o tyle potrzebny, że jeżeli się wierzy, że wrażliwość to jest to samo co empatia, to jakby to nam indukuje, jakby może być, podtrzymuje nasze relacje z narcyzami, bo my sobie myślimy, a to ta osoba nie jest taka zła, albo mi się wydają te rzeczy na jej temat, że ona mnie krzywdzi, nie wiem, że coś, bo przecież ona jest taka wrażliwa, przecież ona, nie wiem, kocha zwierzątka i tak dalej, nie? Więc jakby to może być, to bywa też, jakby ten mit bywa niebezpieczny dla nas, jeżeli my w to wierzymy, bo to może prowadzić do tego, że my po prostu pozostajemy w relacjach, jakby odbieramy sobie argumenty do odejścia z toksycznych relacji z narcyzami, ponieważ przypisujemy im cechę, której oni nie posiadają, tak? Co jeszcze? No, przede wszystkim jakby chciałabym tutaj podrzucić parę rzeczy dla osób, które po pierwsze jakby nie tylko są empatami, bo jakby to się będzie też, jakby to co tutaj podrzucę, będzie się też jakby ogólnie jakby chciałabym jakby powiedzieć parę słów do osób, które właśnie cierpią na ten wtórny narcyzm, tak, ten, na który też również ja się załapałam siłą rzeczy. I tutaj jakby taką podstawową lekturą, którą ja polecam w tym temacie, to jest książka, o Jezu, Narcyzm zaklęte ja, Petera Rohra bodajże, zaraz to sprawdzę, słuchajcie, bo normalnie cały czas miałam to nazwisko w głowie, a w tej chwili mi wyleciało. Natomiast tutaj właśnie przy tym wtórnym narcyzmie jakby przede wszystkim jakby trzeba robić dwie rzeczy. Po pierwsze, wysycać się wiedzą i to wiecie, nie byle jaką wiedzą, tylko taką jakby
dobrą wiedzą na ten temat, żeby się jakby, żeby nie wpaść jakby w jakieś poczucie winy, czy w jakąś taką po prostu schizę, że Jezu, jestem narcyzem, tak? Trzeba jakby tu uważnie dobierać lektury, żeby sobie jakby, można powiedzieć, nie wmówić tego prawdziwego narcyzmu, tego takiego wrodzonego. Czekajcie, tutaj szukam, poszukam tej książki, jak ona się nazywa. Peter Rohr, dobrze zapamiętam. Ja wam wrzucę to imię i nazwisko i tytuł tej książki. Ta książka niestety zła wiadomość, jest nie do dostania, jakby nie do kupienia normalnie, ponieważ jakby już nie jest wznawiana. Można ją czasami zdobyć na Allegro w bardzo zawyżonej cenie. Natomiast możecie jej też poszukać, wiecie, w tym wtórnym obiegu, że się tak wyrażę, wiecie co mam na myśli, Chomikuj czy jakieś tam inne miejsca, ta książka tam na pewno jest, więc możecie ją sobie w takiej formie, jeśli pragniecie tej wiedzy, to możecie w tej formie ją sobie po prostu przyswoić. To jest naprawdę super książka i ona właśnie wyjaśnia, ja jednak wiecie, w tej chwili pracuję już tylko z kobietami, więc jakby będę się głównie na tym wątku jednak skupiała. Zazwyczaj jakby to, co jest związane z tym narcyzmem, jakby tym wtórnym u dziewczynek, to jest jakby zaburzona w jakiś sposób relacja z mamą, jakby na samym początku jakby zadziewa się jakiegoś rodzaju zaburzenie w relacji z mamą. Skutkiem tego jest to, że tak jakby dziewczynka nie czuje się bezpiecznie w relacji z mamą, albo dlatego, że ta mama po prostu wprost ją tam krytykuje, no nie daje jej tej miłości i daje jej po prostu dużo toksyczności, albo jakby w wyniku jakiegoś rodzaju jakby sytuacji takich zewnętrznych, tak, rozdzielenie w szpitalu, nie wiem, to, że matka właśnie, no nie wiem, to już jej, nie wiem, jest trzecie, czwarte dziecko, nie ma już mocy przerobowych po prostu, jakby gdzieś jednak jako córki lądujemy gdzieś po prostu z dala od tej mamy emocjonalnie, albo ona nie ma przestrzeni, albo ma jakby wewnętrznie, albo ma depresję, albo no, jest naprawdę, może być cała masa powodów. Tutaj jakby bez względu na to, czy jest to takie odrzucenie z premedytacją, a naprawdę uwierzcie mi, to się zdarza, czy jest to takie jakby niezawinione odrzucenie, to jakby siłą rzeczy dziewczynka jakby, może powiedzieć, jak ja to nazywam, ląduje trochę przy ojcu i ma tą relację z ojcem taką i tu właśnie niekoniecznie wyidealizowaną i jakby, bo kiedy ja używam na sesjach tego sformułowania czasami jakby córeczka tatusia, to dziewczynom jakby od razu mówię, ja nie byłam córeczką tatusia, bo jakby, nie wiem, ojciec tam krzyczał na mnie, nie odzywał się do mnie i tak dalej i wiecie co, jakby to sformułowanie, ja znalazłam lepsze sformułowanie, chociaż ono brzmi tak dość poważnie, bo to, co ja sobie jakby do pewnego momentu, jeszcze do niedawna nazywałam jakby syndromem córeczki tatusia, jakby w psychologii jungowskiej nosi nazwę kompleksu ojca. I wrzuciłam ostatnio, jakiś czas temu, artykuł właśnie na temat tego kompleksu ojca u dziewczynek. I to może być różnie, bo to może być jakby taka chęć udowodnienia na przykład ojcu, że się zasługuje na jego miłość. Może być też taka historia, tak? Albo ta relacja z ojcem jest jakaś taka wyidealizowana, że albo my jakby jako dziewczynki konkurujemy w ogóle ze swoją mamą o miłość tego ojca. Bo tam jest jakby dużo, wiecie, bardzo dużo różnych opcji i jakby te wszystkie opcje biorą się z tego, że jakby my przy tej mamie nie możemy z jakichś powodów blisko być, tak, emocjonalnie. Bo fizycznie może i możemy, natomiast emocjonalnie na przykład nie możemy. No i teraz mówię, polecam przede wszystkim lekturę tej książki Narcyzm zaklęte ja, bo w moim odczuciu, wiecie, ja sporo tych książek na temat narcyzmu, artykułów na temat toksycznych ludzi, to jest jakby jedna, nie wiem, czy można używać słowa pasja, bo chyba nie. Natomiast no jest to takie, wiecie, coś, co mnie po prostu interesuje, temat, który ja się ciągle zagłębiam go, też jakby no ciągle trafiają do mnie jakby dziewczyny na sesję, które mają te toksyczne relacje właśnie z narcyzami, z bardzo przemocowymi takimi osobami toksycznymi. Więc jakby no siłą rzeczy też poprzez rodzaj mojej pracy jakby cały czas w tym temacie jestem. Więc tych jakby sporo tych książek przerzuciłam i w moim odczuciu jest to najcenniejsza lektura. Ta książka właśnie Narcyzm zaklęte ja dla tych narcyzów wtórnych, czyli dla tych biednych, poturbowanych empatów, tudzież wrażliwych ludzi, jakby to jest po prostu, mówię, to jest najlepsza lektura. Ona się w ogóle zaczyna
od bajki. I wiecie, jakby bajki mają taki, jakby są takim archetypowym kluczem do naszej podświadomości, że kiedy my czytamy bajkę, to jakby kiedy my coś robimy świadomie, to włącza nam się od razu opór. Nawet jeśli my chcemy tej zmiany, nawet jeżeli my czytamy po to, żeby nam to pomogło, wiecie, no to opór jest po prostu czymś automatycznym, czymś naturalnym. Nasza biologia jest tak skonstruowana, że mózg ma taką strategię, że jeżeli do dzisiaj przeżyliśmy, dla mózgu, wiecie, nie ma znaczenia w jakiej kondycji, tak, psychicznej. Dla mózgu najważniejsze jest, że my żyjemy i oddychamy. Czy my jesteśmy szczęśliwi, czy nieszczęśliwi, to po prostu naprawdę na naszym mózgu w ogóle nie robi żadnego absolutnie wrażenia. W związku z tym mózg ma taką politykę, że jeżeli dożyłaś do tego momentu bez jakby dokonywania pewnych zmian, to jakby zmiany są zagrażające, to po co to zmieniać, tak? Poza tym być może zmienisz i system się rozwali, tak? Więc jakby my mamy taki jakby opór jest po prostu czymś kompletnie naturalnym, który nam się włącza. Natomiast kiedy my przyswajamy pewną wiedzę właśnie poprzez bajki, poprzez symbole, zresztą tak jak się dzieje też w czytaniach duszy, tak? Na sesjach czytania duszy, tam są po prostu historie, tam są opowieści, tam są symbole. W związku z tym to działa bezpośrednio na naszą podświadomość, odkodowując ją. I ta bajka zaczyna się, Boże, ta książka właśnie Petera Rohra zaczyna się od bajki i później jakby poszczególne elementy tej bajki są tak jakby wyjaśniane już naszemu umysłowi, który się domaga tak jakby o czym to było. I tam jest naprawdę dużo bardzo zacnych treści. Natomiast jakby to jest jakby poziom wiedzy. Drugą książką jeszcze, która też jakby wiedzowo dla narcyzmu, dla tematów właśnie tego wtórnego narcyzmu jest przydatna, to jest książka z kolei Aleksandra Lowena, Miłość, seks i serce. To jest naprawdę gruba książka, też nie wiem jak tam skupienie jej w tej chwili. Natomiast polecam po prostu, bo ta książka Petera Rohra, wiecie, jest taka cienka, zielona, a ta książka Lowena już jest taka grubsza. I jakby kolejną książką, ale już nie, to nie jest lektura, którą bym wam wpychała za wszelką cenę, tak bym powiedziała. To jest też książka Aleksandra Lowena, Narcyzm, zaprzeczenie prawdziwemu ja. No i właśnie, tutaj tak jakby za pomocą tych książek i tego Lowena jakby przejdźmy do rzeczy, bo oprócz jakby teorii, która jest nam potrzebna, żeby w ogóle zrozumieć, w czym my funkcjonowaliśmy, jak to na nas wpływało, jak nas to ukształtowało, jakby jak się mamy, jakby w jakim momencie teraz jesteśmy, mamy też tą, wiecie, swoją, już jakby w pewnym wieku mamy już swoją chyba też związkową najczęściej przeszłość, tak? Jakieś nieudane relacje, relacje z narcyzami, relacje z toksycznymi osobami, bycie wykorzystaną, zdradzoną, tam jest dużo różnych najczęściej niestety rzeczy. W związku z tym jakby ta książka pozwala, wiecie, jakby ta wiedza pozwala to sobie to tak po prostu poukładać, ponazywać i usystematyzować. Natomiast jakby lektura nam jakby trochę, wiecie, tam jakby można powiedzieć, no właśnie nie otworzy tych drzwi, ale jakby no przynajmniej nam wskaże, w które drzwi trzeba wejść. Natomiast to, co jest jakby dla mnie absolutną podstawą przy jakby pracy właśnie jakby z problemem tego wtórnego narcyzmu, to jest praca, słuchajcie, z ciałem. Ja wiem, że w kółko mówię o tym mięśniu psoas, no ale to jakby teraz nie będzie o czymś innym, bo jakby praca z mięśniem psoas, ja też poprowadziłam o tym webinar, jest on u mnie na kanale na YouTubie, jest u mnie na stronie, jak wpiszecie sobie w ogóle mięsień psoas, zdrowa dusza, to po prostu wyrzuci wam tę stronę. U mnie na stronie w zakładce blog jest artykuł na ten temat, tam jest też okienko z jakby z nagraniem tego live'a, który ja poprowadziłam. Więc jakby warto się z tą wiedzą zapoznać, chociażby też z tego powodu, że to ja zamiennie używam słowa praca z mięśniem psoas i tre, chociaż nie do końca jakby można tutaj znak równości, tak jakby wiecie, takie bardziej falki trzeba by tutaj postawić, bo może zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Nie wiem, uciekło mi. Ale wiecie, skoro mi uciekło, to zajrzę, czy w ogóle tu są jakieś... tu są komentarze. Cześć Asia, cześć Beatka, cześć Jola. Ja wiem, że ja tu nie zapowiadałam tego live'a, więc pewnie kto może obejrzeć, to ogląda. Ale wiecie, jakby po prostu już musiałam rzutem na taśmę to zrobić.
Wiecie, jak zwykle będzie nagranie tutaj, zostaje na grupie, będzie też nagranie wrzucone na YouTube'a, bo myślę, że to są ważne i fajne informacje. Więc jakby ta praca z ciałem, za pomocą jakby tej pracy z mięśniem psoas, poprzez to leżenie i trzęsienie się, w skrócie jakby tak to nazywając, ono ma jakby potężny wpływ, bo jakby zazwyczaj te zręby jakby właśnie narcyzmu wtórnego tworzą się w bardzo wczesnym dzieciństwie, tak? Czasami jakby zaraz po urodzeniu, mogą nawet się stworzyć jeszcze w okresie prenatalnym, tudzież w innych inkarnacjach i o tym za chwilę. W związku z tym, jakby my jesteśmy do pewnego momentu w stanie sięgnąć pamięcią, tak? Ale jest też dużo rzeczy, których my po prostu zwyczajnie nie pamiętamy, po prostu i sobie już ich nie przypomnimy. Prawdopodobnie, przynajmniej nie w taki normalny sposób. W związku z tym, kiedy my praktykujemy to drżenie właśnie mięśnia psoas, w tym mięśniu jest jakby zaszyty jakby taki naturalny dla nas mechanizm samouzdrawiania traumy, a traumą jest odrzucenie przez mamę po prostu, nazywając rzeczy po imieniu, to kiedy my się kładziemy i sobie te pół godziny, godzinę poleżymy i się potrzęsiemy, to jesteśmy w stanie jakby uwolnić z naszego ciała traumy, których po prostu nie pamiętamy. Mało tego, kładziemy się po prostu, robimy sobie coś, co de facto jakby po tej pół godzinie, kiedy wstajemy, po prostu jakby w tu i teraz po prostu czujemy się zrelaksowani, więc jakby jest podwójna korzyść, tak? Bo po pierwsze jakby to działa dzisiaj, kiedy ja się kładę i pół godziny sobie poleżę i zrobię sobie ten relaks i się potrzęsę, to spowoduje, że ja się w tu i teraz po prostu rozluźnię, ale dodatkowo kiedy my leżymy i trzęsie nam się tam pupa nogi, to jakby idzie impuls, bo to słuchajcie, nie są drżenia mięśni, tylko to są drżenia neurogenne i idzie nam impuls po całym rdzeniu kręgowym i odprogramowuje nam, ściąga nam tę traumę z gadziego mózgu, tak? W związku z tym to działa nie tylko relaksujące jakby dla mnie na dzisiaj, ale to też jakby oducza, jakby wykasowuje, można by powiedzieć, te zapisy tych reakcji uciekaj, walcz, udawaj martwego, a najczęściej w przypadku osób empatycznych, wrażliwych, to jest jednak udawanie martwego i my nie reagujemy, nie stawiamy granic, pozwalamy, żeby ktoś te nasze granice przekraczał. W związku z tym jakby jest odkodowywana ta zapisana tam na poziomie mózgu, na poziomie układu nerwowego jakby trauma i to powoduje, że następnym razem w danej sytuacji, kiedy ktoś nam mówi coś przykrego, mówi nam jakieś przykre rzeczy, my jesteśmy w stanie zareagować. Czekajcie, bo tak mi się spiętrzyło w głowie dużo rzeczy. Jakby chciałabym powiedzieć jedną ważną rzecz na temat ćwiczenia TRE, tudzież właśnie tych drżeń dna miednicy, mięśnia psoas, jakkolwiek tego nie nazwiemy, to wszystko jest to samo. Dotyczącą czasu, bo ja wiecie, ja nie jestem trenerem TRE, ja nie mam żadnego certyfikatu na to. Ja mogę wam to powiedzieć ze swojego doświadczenia i doświadczenia osób, które namówiłam do tego, żeby to zaczęły robić i które zaczęły to robić i dzielą się też ze mną swoimi wrażeniami. I być może to, co w tej chwili powiem, stoi w sprzeczności z koncepcjami jakby przekazywanymi gdzieś tam przez osoby certyfikowane. Niemniej jednak, z tego, co ja widzę i ostatnio też dostałam maila od klientki w tej sprawie, więc wiem, że to jest ważne, że jakby dla mnie minimalna ilość czasu, którą trzeba jakby danego dnia na TRE poświęcić, że się kładziemy się i leżymy minimum 20 minut, pół godziny. Najlepiej, idealnie by było, żeby to było 40 minut, godzina, tak? Dlaczego? Dlatego, że ciało potrzebuje tych jakby kilkunastu, 20 minut, pół godziny, żeby się rozluźnić. Jeżeli my sobie robimy krócej tre, czyli wstajemy na przykład po 10 minutach, po 15, a ja tak czasami robiłam, to jakby ciało nie zdąży się zrelaksować. Jak zrobicie sobie dłużej tre, to zobaczycie, że jest taki moment, kiedy my po prostu jakby puszcza nas coś.
I to jakby i zaczyna się jakby, zaczynamy jakby czuć w tym ciele po prostu takie rozprężenie, relaks, przyjemność, tak, i luz, tak, i jakby po prostu takie wiecie, odczucie błogostanu może nawet czasami. Natomiast jeżeli my wstaniemy wcześniej, zanim to ciało zdąży tak jakby załapać ten moment relaksu, to my wstajemy z takim poczuciem, że tre w ogóle jest do niczego, bo ja się wcale nie poczułam lepiej. Mało tego, może być tak, że my wstaniemy w trakcie i będziemy się potem czuć gorzej, bo tak jakby, może powiedzieć, ciało zaczęło coś jakby z siebie wyrzucać, a my w połowie żeśmy mu przerwały, bo doświadczyłyśmy jakiegoś tam dyskomfortu i z tym dyskomfortem wstałyśmy. Więc jakby z mojej perspektywy, mówię, nie jestem specjalistą, zróbcie sobie z tą informacją, co chcecie. Natomiast z mojej perspektywy minimalka na tre to jest, nie wiem, 20 minut, pół godziny, a im więcej po prostu, tym lepiej. Więc to jest jakby jedna rzecz, jakby a propos czasu, że naprawdę po prostu popatrzcie sobie. Kolejna rzecz, którą ja zawsze powtarzam, bo wiecie, jak ja w 2000, który to, bo ja tu wyjechałam w 2016, to w 2017 ja załapałam bakcyla tre. I wiecie, na początku, jak zaczęłam ćwiczyć tre, to byłam tak zafascynowana jakby tym, co się dzieje z moim ciałem, że moje ciało tu wykonuje jakieś ruchy w ogóle, co to się dzieje. Ale wiecie, niestety po pewnym czasie ja się po prostu zaczęłam nudzić, nie? No i kładłam się i leżałam, myślałam sobie, ja pierdzielę, ile jeszcze, po prostu wiecie, tylko na zegarek, nie? A potem przeczytałam właśnie już nie pamiętam, czy to było w tej książce Dawida Bercelego Zaufaj ciału, czy to było w jakimś jego wywiadzie, gdzie on powiedział właśnie, że możesz sobie włączyć telewizor, leżeć na ziemi, patrzeć sobie w ten telewizor i w tym czasie sobie robić tre. Ja sobie myślałam, o wow, nie? Czyli ja nie muszę wchodzić w jakiś, nie wiem, stan medytacji, jakiegoś odlotu po prostu, tylko ja mogę po prostu ten swój znudzony umysł czymś zająć. No i słuchajcie, zaczęłam słuchać podcastów. I po prostu ja w ostatnim czasie powiem wam, do czego sobie robię tre. Ja się domyślam, że Ewelina pewnie nigdy nie obejrzała żadnego mojego filmiku czy webinaru. Natomiast pozdrawiam z tego miejsca Ewelinę Stępnicką, bo filmiki Eweliny z jej kanału, po prostu jej zapisy z różnych live'ów są dla mnie tłem do tre. Ja sobie znajduję jakiś po prostu jej zapis jakiegoś live'a, wiecie, taki, który patrzę sobie na czas, bo to na YouTubie widać, czy on ma 40 minut, godzinę. I sobie go włączam, kładę się na macie do jogi, na podłodze, tutaj w pokoju i po prostu wiem, że dopóki Ewelina nie skończy gadać, to ja leżę i robię tre. I dla mnie to jest super sposób. Można sobie słuchać podcastów, naprawdę audiobooków, co chcecie. Można, ciężko jest patrzeć w telewizor, wiecie, próbowałam, bo tak jakby zawsze człowiek jakoś tak głowę wykręca, więc jakby lepiej jednak skupić się na słuchaniu. Drugi mój patent na tre, ja wiem, że teraz jakby te wszystkie osoby, co mają te certyfikaty, to może się złapią za głowę. No niemniej jednak jestem człowiekiem, może nie czynu, ale po prostu mam bardzo takie praktyczne podejście do życia i lubię komfort. W związku z tym, w którymś momencie się zorientowałam, że wcale się nie trzeba kłaść na ziemi, na macie do jogi, że można się położyć na łóżku. Byleby to łóżko było szerokie, byleby pod głową nie mieć poduszki, chociaż powiem wam, że robiłam sobie też tre w którymś momencie z poduszką pod głową i też działało, ale jednak raczej bym odradzała na początku. Naprawdę, słuchajcie, łóżko nic nie zmienia. W sensie jakby jest więcej komfortu, bo człowiek sobie leży na łóżku, słucha sobie jakiegoś podcastu czy tam czegoś, co go interesuje. Dodatkowo po prostu jeszcze ciało robi robotę, więc naprawdę, słuchajcie, win-win-win. Więc jakby naprawdę nie trzeba na otwartej ziemi, wiecie, tutaj ja teraz mieszkam, wiecie, że mieszkam na Teneryfie, bo to już jest mój szósty rok się zaczął tutaj, ale tutaj w mieszkaniach, słuchajcie, nie ma paneli drewnianych, to nie ma podłóg takich normalnych, to są w całym mieszkaniu kafelki, to po prostu ta podłoga, o ile latem jest przyjemnie, wiecie, bo jest chłodniej, po prostu trochę w stopy, o tyle po prostu zimą, no to wiecie, to nie jest nic fajnego położyć się, nawet na macie do jogi, która jednak daje izolację. Swoją drogą, kolejne pozdrowienia będą, Kasiu, tobie podziękowania za prezent właśnie, za tą piękną, po prostu turkusową matę, którą mi przywiozłaś z Irlandii, bo to jest moje ulubione miejsce właśnie do ćwiczeń. Więc nawet wiecie, jak się leży na macie do jogi, to i tak po prostu tam piździ po prostu przy tej podłodze u mnie, nie? Więc naprawdę łóżko działa i może być cieplej, może być przyjemniej. W związku z tym namawiam was gorąco po prostu do ćwiczenia tre.
Kolejną rzeczą, jakby kolejnym profitem, który pojawia się właśnie z ćwiczenia tre i z tego relaksu, bo to jest jednak relaks, słuchajcie, może on momentami nie jest taki, wiecie, przyjemny, tak? Jakby przynajmniej na początku, jak się kładziemy, bo czasem tam jakiś po prostu coś tam z nas wyjdzie takiego, co już powinniśmy się tego dawno pozbyć, więc jakby czasami jest trochę dyskomfortu, czasami jest, jak się zaczyna ćwiczyć tre, a wcześniej się tego nie robiło i robi się to dość intensywnie i często, to ja to też zawsze mówię, że nie będę nikogo wpuszczała w maliny, ale może pojawić się po prostu ból ud czy dupci. Może tak być, bo po prostu no jednak, wiecie, organ nieużywany uwstecznia się, więc jak się to tre zaczyna ćwiczyć i to może się ten dyskomfort pojawić i to jest jakby normalne i nie należy jakby traktować tego jako objaw czegoś złego. Mało tego, słuchajcie, jak sobie wejdziecie też tam do mnie na stronę i zobaczycie sobie albo w ogóle wpiszecie sobie mięsień psoas w Google i wyrzuci wam zdjęcie tego mięśnia, to sobie zobaczycie, że do niego jest, on obejmuje również dolną część naszego kręgosłupa. I teraz słuchajcie, jak ten mięsień, jak się zbierają traumy w ciągu życia, ten mięsień się kurczy, to on również ściąga nam, jakby te, wiecie, są poszczególne kręgi i pomiędzy nimi są te takie poduszeczki, wiecie, nie pamiętam, jak to się nazywa. W każdym razie, wiecie, im bardziej my się stresujemy, to ten kręgosłup po prostu zaczyna, jakby w ogóle się może odkształcić, tak? My mamy bardzo dużo bóli kręgosłupa lędźwiowego, tak? Jakby jest taka korelacja, im więcej mamy lęku, lęku o przetrwanie, lęku o poczucie przynależności, lęku o pieniądze, tak? Tym po prostu najczęściej idzie nam to właśnie w ten dolny odcinek kręgosłupa w bóle pleców. I przy bólach pleców, słuchajcie, również tre jest super, ponieważ tam się wszystko rozluźnia i może być tak, że pojawi się więcej bólu w pierwszym momencie. Dlaczego? Dlatego, że wiecie, jak jest po masażu, że jak my mamy jakieś spięte mięśnie i pójdziemy, ktoś nam to rozmasuje, to wcale nie jest przyjemne. Mało tego, czasami jeszcze dzień po czy dwa dni po boli bardziej, a potem dopiero przechodzi. I tu jest tak samo, że jakby kiedy ten kręgosłup, wiecie, objęty przez ten mięsień, on ten mięsień się zaczyna naprężać, ten kręgosłup się zaczyna ściskać, tak ten, jakby on często się ściska w jakiejś niewłaściwej po prostu pozycji, niefizjologicznej. W związku z tym, jak ten mięsień psa zaczyna się rozkurczać i jakby też ten kręgosłup jest uwolniony, to często jakby potrzebujemy trochę czasu, żeby on się przyzwyczaił, po prostu przesunął się odrobinę w tę nową pozycję. Więc jakby no tutaj jakby też taki bardzo praktyczny wymiar tre pomagający po prostu na bóle kręgosłupa i całą masę jeszcze różnych innych rzeczy, słuchajcie, naprawdę może nie chcę składać żadnych obietnic, że zaproszę tutaj fizjoterapeutę, no niemniej jednak mam taki, ściągnęłam sobie, udało mi się kiedyś w internecie ściągnąć właśnie taki plik przygotowany, tylko wiecie, to jest takie pełne takiego medycznego języka nieprzyjaznego, ale ktoś jest zainteresowany, to niech mi da znać, ja ten plik mam gdzieś tam na dysku, bo sobie po prostu szukałam kiedyś informacji na ten temat, ile jest właśnie profitów z pracy tej, z tego relaksu za pomocą tych drżeń, które się wywołuje. Dobra, kolejna rzecz jakby jest związana z innymi inkarnacjami. Jakby traumy z innych inkarnacji, a te osoby, co były u mnie na sesji, albo wiecie, były u mnie na kursie, albo słuchają tam jakoś w miarę regularnie jakichś tam moich nagrań, to wiedzą, jak bardzo my jesteśmy połączeni, czy mają też wiedzę z innych źródeł, bo przecież ja nie jestem jedynym źródłem wiedzy w tym temacie. No niemniej jednak jakby wiecie to pewnie, większość z was to wie, a jak nie, to jest okazja, żeby się właśnie tego dowiedzieć, że jeżeli my doświadczyliśmy jakiejś traumy, zostaliśmy zamordowani, nie wiem, pobici, no różne tam rzeczy, jakby doszło do jakiegoś właśnie gwałtu, straty dziecka w innych wcieleniach, to okazuje się, że jakby to wszystko ląduje tam na poziomie właśnie komórkowym, czy jakby można powiedzieć, mięsień psoas jest nazywany też właśnie mięśniem duszy i to na poziomie duszy się niestety przenosi też w inne inkarnacje. W związku z tym, kiedy my też robimy sobie tre, to wpływa również, słuchajcie, na to, żeby wykasować wspomnienia traumatyczne, nie pochodzące z tego obecnego życia, tylko z innych inkarnacji. Więc tak.
Jeśli chodzi jeszcze właśnie o lekturę, no to jeżeli w ogóle Was interesuje właśnie temat ciała i tych wszystkich zależności, no to wszystkie książki Lowena są tutaj po prostu jakby polecam. Jest na przykład Bioenergetyka Lowena. To jest też taka trochę, wiecie, trochę cegła i to nie jest taka książka. To już jak naprawdę ktoś chce, wiecie, się zapoznać z tym tematem, to polecam, natomiast tak wiecie, żeby to była taka lektura po prostu relaksująca do poduszki, to może niekoniecznie. Ta Zaufaj ciału Bercelego, jakby jest taka cienka. Jezu, przepraszam, tak wychodzę na taką osobę, co lubi cienkie książki, no ale wiecie, wiem, że jak po prostu wiecie, jak ktoś nam poleca jakąś cegłę, to myślę, o Boże, nie? Ale książka jest taka, nie trzeba tej książki czytać, żeby ćwiczyć tre, ale właśnie on tak odczarowuje, wiecie, bo trochę się tak zrobiło, że ja mam takie wrażenie, że pewne, że tak jak już wiecie, tylko o emocjach to już prawo ma rozmawiać z innymi ludźmi, psychoterapeuta czy psycholog. Tak jakby takie mam wrażenie takich zawłaszczeń, które się dokonują na tym rynku takim rozwojowym. Podoba mi się właśnie ta książka Bercelego, bo on to trochę odczarowuje, tak? Że nie trzeba po prostu jakby, można po prostu pewne rzeczy jakby ćwiczyć samemu, czy robić sobie takie jakby no własną rękę po prostu sobie to poćwiczyć. A niekoniecznie zaraz, wiecie, że o Jezu, żeby zrobić pierwsze swoje tre, to muszę się, nie wiem, iść na warsztat, czy się umówić z jakimś trenerem. Znaczy, jeśli nie czujecie się pewnie, no to pewnie, jasne, macie okazję, idźcie, nie? Ale mówię, nie jest to obowiązkowe, on właśnie ta książeczka też mi to jakby uzmysłowiła, że tak naprawdę, no to każdy sobie może zacząć ćwiczyć we własnym zakresie i mieć te profity. Wiecie, no czasami po prostu nadzwyczajnie nie stać na to, żeby do kogoś pójść, no i tyle, nie? Więc jakby taka jest też, jakby trzeba mieć to w głowie. To jest moja pierwsza rekomendacja, jeżeli chodzi jakby o leczenie się z tego wtórnego narcyzmu. Natomiast druga rekomendacja to są też ćwiczenia lowenowskie, ale raczej te, które są nakierowane na uwolnienie złości. Ponieważ żeby jakby trochę uwolnić się od tego kompleksu ojca, czyli z tej takiej bycia uwikłaną w tą relację z ojcem, to potrzebujemy po prostu jakby złamać trochę taki skrypt, który jest bardzo częsty u tych dziewczynek, które mają tą, jakby są córeczkami tatusia, czyli jakby takie nierozmawianie o złości, nieokazywanie złości, że na przykład albo jest taka niepisana umowa z ojcem, że jesteśmy tylko i wyłącznie mili dla siebie i się nie złościmy, albo to ojciec ma prawo do wyrażania złości i do bycia przemocowym, a my już nie. I to mam wszystko zablokowane po prostu na poziomie ciała. W związku z tym jest też dużo fajnych na kanale Grzegorza Byczka filmów dotyczących po prostu jakby takich praktyk, kiedy się tę złość jakby z ciała uruchamia. Bo to, słuchajcie, co ja widziałam przed całymi latami i też czego doświadczałam, to jest jakby tutaj też powiązane jakby temat asertywności. Bo jak ktoś ma problem ze stawianiem granic, to pierwsze, co mu się mówi, ej, weź sobie kup jakąś książkę o asertywności, ej, pójdź na kurs i się tego nauczysz i już będziesz umiała. Dupa, 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 słuchajcie. Niestety, chciałabym, żeby to tak działało, ale to jest tylko wiedza, która jakby karmi nasz mózg, naszą korę nową, a wiecie jakby, bo to też wiecznie mówię, ale jeszcze raz powtórzę, że my mamy tak naprawdę trzy mózgi, a nie jeden. To znaczy ten nasz jeden mózg jest podzielony na trzy oddzielne mózgi, to są trzy królestwa po prostu. Jedno to jest królestwo umysłu, drugie to jest królestwo emocji, a trzecie to jest królestwo ciała i gadziego mózgu i tego, co jest w ciele. I teraz nawet jeżeli my nakarmimy jakby króla umysłu, tak, tudzież księcia po prostu, który jest umysłem, to nie spowoduje, że my automatycznie będziemy osobami asertywnymi. Mało tego, to czasami prowadzi nawet do takiej sytuacji frustracji, bo my wiemy, że powinnyśmy coś powiedzieć, nawet możemy wiedzieć, co powinniśmy powiedzieć, ale my tego dalej nie mówimy. I nie mówimy tego dlatego, że właśnie na poziomie ciała są zapisane, jakby jest ta złość zablokowana. Ona tam jest, słuchajcie, każdy ją ma. Natomiast jakby czasem po prostu jest taka, może być takie embargo na tę złość w ciele założone i jakby my z tego powodu nie jesteśmy asertywni, po prostu jakby, bo ciało nam nie pozwala tego zrobić. Ciało nam nie pozwala otworzyć buzi po prostu i powiedzieć, że spadaj na drzewo. Znaczy to nie jest odpowiedź asertywna, żebyśmy mieli jasność, ale nie pozwala nam się obronić, tak?
W związku z tym, jakby owszem, dobrze jest chodzić na te zajęcia właśnie z asertywności, czytać te książki, ale słuchajcie, żeby przejść jakby od słów do czynów, w sensie, żeby te słowa w ogóle mogły opuścić naszą buzię, żebyśmy mogli coś komuś powiedzieć, my potrzebujemy właśnie uwolnić się od tego lęku. A żeby uwolnić się od lęku, to potrzebujemy jakby odblokować sobie złość w ciele. I są właśnie te ćwiczenia Grzegorza Byczka tam u niego na kanale. Z tych ćwiczeń na złość, zaraz wam powiem, jest na przykład właśnie rąbanie drewna, jest rakieta. Czekajcie, bo tutaj zaraz się odezwie Grzegorz Byczek. Albo jakaś reklama. Rąbanie drewna, zrzucanie z pleców, granice, kopanie w materac, ożywianie stóp piłkami, no i wibracje dna miednicy, czyli nasz słynny Mister Psoas. Jest jeszcze skręcanie ręcznika, łuk, uziemianie, więc jakby to są... rąbanie drewna i rakieta. Więc jakby to są ćwiczenia, słuchajcie, które pomagają po prostu odblokować odczuwanie złości na poziomie ciała, tak? Bo jeżeli nawet my powiemy, otworzymy buzię i po tym kursie asertywności coś powiemy, ale nikt się tym nie przejmie, bo my to powiemy, nie rób tak, tak? Jest mi źle, źle się czuję, kiedy tak do mnie mówisz, nie? I jakby ten komunikat po prostu będzie niespójny, ta jakby warstwa emocjonalna będzie niespójna jakby z tymi słowami. Więc żeby jakby dokopać się, żeby jakby można powiedzieć mówić, żeby ten przekaz był spójny, my musimy jakby czuć tę złość w tym momencie. Ja słuchajcie, nawet ostatnio na sesji klientce mojej opowiadałam, że byłam jakby, miałam tak zwane, cierpiałam na coś i wiem, że część z Was też na to cierpi albo cierpiała. To jest coś, co ja nazywam spóźnionym zapłonem. I to działało u mnie w taki sposób, że słuchajcie, że ja się nie złościłam. Takim jakby dla mnie przykładem, takim jakby, może być spektakularnym przykładem, jakby jak to u mnie, jakby ten spóźniony zapłon u mnie działał, kiedy byłam w relacji, byłam, no, można by nawet powiedzieć, że byłam zaręczona, bo dostałam pierścionek i mieliśmy plany po prostu wspólnego zamieszkania i ślubu. I ten człowiek był, tylko to był taki, wiecie, związek na odległość, ja mieszkałam wtedy we Wrocławiu, on mieszkał nad morzem. I zorientowałam się, dowiedziałam się po prostu, że on mnie zdradza i to tak wiecie, nie, tak grubo, nie, że to nie jednorazowa akcja, tylko po prostu jakby no, ma równolegle tam jedną czy nawet może dwie dziewczyny jeszcze oprócz mnie. No to po prostu z nim zerwałam. Ale ja z nim zerwałam jakby tak, jak można powiedzieć, tak z poziomu intelektualnego, no, że ktoś mnie zdradza, to ja go zostawiam, tak, jakby jeszcze wiecie, tam zdrawa, da kłamstwo, tam dużo było różnych rzeczy. Ale ja w ogóle, słuchajcie, nie czułam złości. Ja po prostu jakby intelektualnie podjęłam decyzję, natomiast ja nie czułam po prostu kurwu na niego. I słuchajcie, ja potrzebowałam 8 miesięcy, żeby się pierwszy raz o to na niego wkurzyć i w ogóle coś mu na ten temat powiedzieć, tak? I żeby naprawdę poczuć złość. Bo ja wcześniej mówiłam różne rzeczy, że to było nie okej, że jak mogłeś, lalala, że rozstajemy się, ale ja po prostu, wiecie, to były tylko wyrazy. Natomiast ja w środku nie czułam w ogóle złości z tego powodu. Więc jakby wiem, że nie jestem jedyną osobą, która na ten spóźniony zapłon cierpiała. Może nie zostałam mistrzem ciętej riposty, chociaż czasem mi się zdarza zareagować, wiecie, w ułamek sekundy. Natomiast czasem po prostu dalej, wiecie, dużo czasu mi zajmuje, żeby złapać kontakt ze swoimi emocjami. Może nie tak dużo, nie? To jest jakby coraz krótszy jest jakby pomiędzy tym, co jest mi robione, a jakby moją reakcją, jakby ten czas się skraca, chociaż różnie jest to w różnych sytuacjach, tak? Czasem jest to od razu, a czasem naprawdę tygodnie, czy nawet wiecie, w miesiącach liczone, zanim ja się zorientuję, w co my tutaj gramy. No to właśnie z osobami narcystycznymi tak jest, nie? Że tu jest trudno się czasami zorientować, czy faktycznie ktoś coś robi, czy nam się wydawało, nie? Że on to zrobił. Więc jakby przy tym właśnie spóźnionym zapłonie, to skutkuje tym spóźnionym zasłonem, że my nie jesteśmy mistrzami ciętej riposty, my nie jesteśmy w stanie otworzyć buzi i się obronić. Więc jakby ta właśnie ta cała praca z ciałem, to co jest nazywane właśnie, Boże,
psychoterapią, jak się zaczęłam, psychoterapią przez ciało, tak? Że jakby, że jesteśmy w stanie poprzez ciało leczyć problemy duszy i naszego umysłu. I czasami jest to skuteczniejsza po prostu praca niż taka praca na terapii, tak? To też dużo zależy, do jakiego terapeuty się trafi, w jakim my jesteśmy też momencie, jaką my mamy gotowość. No w każdym razie zachęcam Was gorąco do zajęcia się tą pracą z ciałem i do tego wszystkiego. Wiecie, przejrzę sobie jeszcze notatki, bo ja zawsze mówię, wiecie, wszystko z głowy. To po prostu strumień świadomości, czynnik, podłączam się i leci. Ale też, no wiecie, też z życia, w sensie sesji, z tego, że ja już to po prostu powtarzam na sesjach milion razy. Czy coś tak patrzę sobie jeszcze. No chyba wszystko. O, cześć Daria, cześć kochana, zdrówka, bo słyszałam, że się załapałaś, znaczy widziałam na Instagramie, że się załapałaś po prostu na koronę. Ja miałam, słuchajcie, w tym roku, jak to się śmieje, zwykłą oldschoolową grypę, ale też tydzień po prostu ponad z głowy. Zaraziłam się od mojego faceta, on się zaraził od swojej siostry. To będzie takie było, podaj dalej, nie? Mam nadzieję, że nikomu już nie podałam tego świństwa dalej, ale po prostu wiecie, no korona to korona, nie? Można stracić węch, można stracić po prostu, źle się bardzo długo czuć, więc ja co prawda jestem raczej, wiecie, z opcji foliarzy i antyszczepionkowców trochę, nie do końca, ale trochę jednak tak. Znaczy chodzi o to, że niech każdy sobie podejmuje decyzję we własnym zakresie. Natomiast, no wiecie, nie ma co polemizować z tym, że po prostu jest ten wirus i zachorowujemy i naprawdę trzeba dbać o siebie. Więc buziaczki kochana i ciepełko dla ciebie i tam wytrwaj. Nie daj się. No i słuchajcie, chyba tyle. Jest jeszcze jakby jeden temat, właściwie dwa tematy, które jakby tak na koniec już nie w temacie tego narcyzmu i empatii, tylko w zupełnie dwa inne tematy. Pierwszy jest taki, że myślałam, że w tę sobotę wystartuje kolejna edycja kursu czytania duszy. Niemniej jednak pierwszy raz od 2 lat, kiedy robię te kursy, tak się nie zadziało, bo po prostu nie zebrała się grupa. Prawda jest też taka, że ja się trochę temu przysłużyłam, bo ja się po prostu nie udzielam tak jakby tutaj na forum, a robię to bardzo rzadko. No i jakby mea culpa, nie? Jakby co tu dużo mówić, może nie wina, ale odpowiedzialność jest po mojej stronie, ale też może dobrze się tak stało, bo ja już szczerze mówiąc gdzieś latem wiedziałam, że chyba ten kurs nie wystartuje w grudniu, jakoś tak po prostu czułam, miałam taką intuicję, że jak wiecie, ja już to mówiłam, że po prostu ten rok był naprawdę trudny dla mnie. Więc po prostu no tak sobie odpuszczam, nie? W sensie staram się być dla siebie wyrozumiała i sobie nie dowalać, że mniej pracuję, czy jakby nie robię rzeczy, które robiłam po prostu przez ileś lat i to był taki standard dla mnie. No niemniej jednak mam taką nadzieję, jeżeli jest ktoś tym kursem czytania duszy u mnie zainteresowany, to mam nadzieję, że od stycznia ruszymy. Więc jeśli ktoś rozważa, zastanawia się, to niech po prostu, to niech się do mnie odezwie i będziemy o tym rozmawiać, o jego udziale. Można płacić w złotówkach, bo tam na stronie była też cena w euro, a ja wiem, że teraz z tym kursem euro się różnie dzieje, więc jeżeli kogoś przeraziła płatność w euro, to jakby zmieniłam to na stronie, cena jest podana w złotówkach. Jak ktoś chce płacić w euro, to płaci w euro, ale można płacić normalnie w złotówkach, jest tam stała cena, nie przeliczana na euraski, więc jakby to jest drugie. Natomiast słuchajcie, trzeci temat, to jest taka rzecz, która chodzi mi po głowie, ale ja się trochę, wiecie, obawiam takiej deklaracji. Bo wiecie, o ile live'y z zaskoczenia są spoko, o tyle ja bym chciała zrobić coś, co raczej byłoby, wiecie, powtarzalnymi spotkaniami online, ale ja wiem, jak to jest, że mnie to po prostu dużo kosztuje jakby nerwów, nie? Nie wiem, dlaczego to tak działa, sama tego nie rozumiem. No niemniej jednak właśnie dzisiaj przyszłam z zaskoczenia, a nie z planu i wiecie, i na luziku to zrobiłam. A mam już takie doświadczenie, że jak ja zapowiem tego live'a i załóżmy on jest, nie wiem, o 18, to ja potem cały dzień mam z głowy, bo się denerwuję, nie? I nie wiem, czym ja się denerwuję, no ale niemniej jednak jest jak jest, po prostu. Nic z tym nie zrobię. Znaczy robię różne rzeczy, ale to nic nie pomaga.
W każdym razie, do rzeczy. Chodzi, słuchajcie, o to, że ja w 2012 roku, właściwie to był 2011 rok, napisałam książkę. To był w ogóle, ta książka powstała w wyniku zakładu. Założyła się ze mną moja koleżanka, rzuciła mi, wiecie, challenge, ręcznik, rękawice. Założę się z tobą, a to był chyba wrzesień, że nie napiszesz do końca roku tej książki. To był wrzesień 2011 roku, a ja powiedziałam, watch me. No i wygrałam ten zakład i w wyniku tego zakładu właśnie powstała książka, ale ona dopiero w 2013, jakoś teraz mija 8 lat od wydania, od podpisania umowy właściwie. Jakby dopiero chyba 2 lata później, jakby ta książka, może inaczej, ta książka wyszła drukiem w 2014 roku, Czesia Gatko, w 2014 roku pod koniec marca. No i słuchajcie, i okres jakby podpisy, jakby umowa, którą ja podpisałam z wydawnictwem, się właśnie zakończyła, w związku z tym ta książka już jest niedostępna. I nie można już jej kupić, po prostu. Można gdzieś jeszcze tam na Allegro ją zdobyć i tyle. Natomiast prawda jest taka, że wiecie, no, od tego 2011 roku to minęło 10 lat, nie? Po prostu. Więc to jest 10 lat od momentu, kiedy ja tą książkę napisałam. Im się naprawdę bardzo dużo pozmieniało różnych rzeczy. Właściwie pododawało mi się do tego, co w tej książce jest, mimo tego, że ciągle właśnie to ktoś mi mówi, że a, kupiłam sobie twoją książkę, a, przeczytałam sobie twoją książkę, a, super lektura, w ogóle bardzo fajne, są miłe, wiecie, te słowa wszystkie od was, bardzo je doceniam. No niemniej jednak, wiecie, minęło 10 lat, ja tak sobie pomyślałam, że książka już jest niedostępna, że to w ogóle trochę bez sensu, nie, robić promocję, może nie robię promocji książki, ale chodzi o to, że chciałabym tak jakby wrócić jakby do tych treści, które są w książce i się jeszcze raz do nich ustosunkować, bo to, co, jakby sposób, w jaki ja to napisałam te 10 lat temu, a trochę tak jak ja teraz o tym myślę, no to jest inaczej, nie? Więc przyszło mi do głowy, że może byśmy się pospotykali i właśnie, no, albo pospotykali, albo sobie to później podsłuchujecie i bym tak trochę się rozdział po rozdziale odniosła do tego, co tam jest, jak ja się teraz z tym mam, podzieliła się wiedzą. Nie wiem, co wy na to, co wy na taki pomysł, ale to mi chodzi po głowie, żeby właśnie, żeby coś takiego zrobić, bo mówię, tutaj ciągle dołączają nowe osoby, z częścią z was się znamy, bo byliście u mnie na sesjach, na kursach, ale wiem, że dołącza cała masa nowych osób, które w sumie tutaj chyba część z nich trafia, bo jest słowo dusza po prostu w nazwie grupy i do końca nie wiedzą właściwie może nawet, gdzie trafiły. Więc to mi chodzi po głowie, ale pewnie pierwszy live dotyczący tego tematu też będzie z zaskoczenia. Nie wiem, jeszcze się nad tym zastanowię. Może moja klątwa po prostu live'owa, webinarowa mnie wreszcie puści i zacznę robić tak na lajciku te live'y, nawet jeśli je zapowiem. Może nie. No w każdym razie noszę się z tą myślą, żeby wrócić do książki właśnie i w oparciu o tą rozpiskę książkową trochę o tym wszystkim poopowiadać, trochę też o tej mojej metodzie, wiecie, bo ja prawda jest taka, że też tą swoją metodę trochę traktuję po macoszemu, mimo tego, że ja na niej i wiem, że dużo ludzi sobie nią wciąż pomaga, ta moja ankieta Zdrowa Dusza, ona jest też u mnie na stronie. Wiem, że dużo osób z tego wciąż korzysta. Ja w ostatnim czasie nie, chyba jakby. Chociaż nie, zrobiłam sobie. Nie, to nieprawda. Nawet sobie ostatnio zrobiłam sobie ankietę, bo mnie coś tam poirytowało. Wiecie, ankieta jest super, kiedy wkurwiają nas inni ludzie, nie? Bo do pracy takiej, jak kiedy my sami na siebie się wkurwiamy, to ona nie jest idealna. Nawet nie wiem, czy jest w ogóle do tego stworzona. Ja to po tych 10 latach ja to wiem, że ona się właściwie do tego nie nadaje. Natomiast wiecie, jesteśmy w relacjach, nasi partnerzy, nasze dzieci, nasi, nie wiem, nasza rodzina, nasi przyjaciele, nasi współpracownicy ciągle po prostu robią rzeczy, które wywołują w nas dużo emocji. W związku z tym dobrze jest mieć takie narzędzie, żeby móc sobie z tym popracować samemu. Więc może faktycznie, to jakby pomysł mi się podoba, natomiast nie wiem kiedy, nie? Pewnie z zaskoczenia, ale myślę, że niedługo, że chciałabym to w grudniu po prostu się tym zająć. Także tak wam robię taką zajawkę. Pewnie jak skończę, to mi się przypomni cała masa rzeczy, których nie powiedziałam, no ale prawda jest taka, że wiecie, jak ja gadam,
bez przygotowania to gadam, a jak zrobię sobie listę rzeczy, które mam powiedzieć, to to się zawsze źle kończy, bo ja potem dukam i czytam i wiecie, wypadam z tego swojego flow po prostu, więc u mnie jest tak. Także bardzo dziękuję osobom, które dotrwały do tego momentu. Wiem, że mówię, to są godziny takie pracowo-obiadowe, albo wracacie właśnie z pracy, bo u mnie jest pół do drugiej, a u was jest pół do trzeciej już w Polsce, albo w innych krajach. Ale mówię, będzie to nagrane, będzie można sobie obejrzeć w dowolnym momencie. Ja też tak oglądam live'y właśnie, rzadko oglądam i biorę udział, czasem przez chwilę tylko, a potem właśnie dooglądowywuję sobie później różne rzeczy, właśnie też często albo słucham podczas tre, co wam rekomenduję. Także trzymajcie się empatii, nie dajcie się kochani zimie. Wysyłam wam buziaczki z Teneryfy i słoneczko. Ciepełka wam nie wysyłam, bo wcale tutaj nie jest. Znaczy w porównaniu do was to tu jest ciepło, nie? Ale dla mnie to nie jest ciepło. W moim oczuciu nie ma czego wysyłać. No ale słoneczko mogę wam wysłać. Ciepełka wam nie wyślę, wysyłam wam promyczki słońca. I widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Dzięki. Pa!